Telewizja Świeradów Zdrój to twoje źródło informacji. Dnia 24 lutego bieżącego roku w Mirsku w szkole podstawowej imienia osadników ziemi mirskiej odbył się turniej sportowy Gramy dla Marcela, mieszkańca gminy Mirsk. Dzisiaj mamy turniej charytatywny dla naszego mieszkańca, Marcela Drzymały, który zachorował 2 lata temu na taką dosyć ciężką chorobę jelita grubego. I bardzo tu serdecznie Państwa zapraszamy, aczkolwiek mamy tutaj pełno dobrych ciast, pizzereczki, kawka, gofry, drużyny piłkarskie, które świetnie grają, bardzo fajna atmosfera, serce ludzie mają ogromne, za to im serdecznie dziękujemy. Chciałabym nadmienić, że koszt leczenia Marcela miesięcznie to jest około 10 tysięcy złotych, więc naprawdę rodzice starają się z rodziną jak najbardziej to organizować i my jako mieszkańcy sołectwa i tutaj ze współpracą z gminą Mirsk, z Natalią Staszkiewicz i wszystkimi innymi sponsorami chcemy przyłożyć się do tego, aby pomóc, żeby nie czuli się samotni i żeby mieli namacalną część tej naszej pomocy. Marcel ma 17 lat. 2 lata temu zachorował na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Jest to ciężka choroba, trudna do wyleczenia. Standardowe leczenie w przypadku Marcela okazało się nieskuteczne, a rozwój choroby mógł prowadzić do nieodwracalnych skutków. Poprawę stanu Marcela przyniosła dopiero terapia manualna, która niestety jest nierefundowana, a miesięczny koszt leczenia jest rzędu nawet 10 tysięcy złotych, dlatego grupa Mam z Mirska, Giebułtowa, Rębiszowa i okolic po raz kolejny zwarła szyki we wspólnym działaniu, aby wesprzeć Marcela i jego mamę w tej trudnej sytuacji. Dzisiejszy festyn, dokładnie to turniej sportowy, zaskoczył nas naprawdę, jeżeli chodzi o dobroć ludzkich serc, naprawdę ilość ciasta, ilość ludzi, którzy po prostu przyłączyli się do nas, jest niesamowita. Chciałabym tylko wspomnieć, że w turnieju piłkarskim wystąpiły drużyny Żaków. Bardzo tutaj serdeczne podziękowania, to są 2 drużyny z Mirska, 2 z Makolubań. Mamy Spartę Pisarzowice, LKS Kościelnik, Włókniarz Leśna, KS Royal Biedrzychowice. Bardzo chciałabym podziękować dla trenerów, którzy przygotowali naprawdę niesamowicie zawodników, dla rodziców, którzy tutaj przyjechali, bardzo nas wspomagają, jeśli chodzi o całą organizację też, to trzeba przyznać. I ogromne też podziękowania są dla kolegiów sędziów z Jeleniej Góry, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i wprowadzili tutaj niesamowitą radość w sercach dzieci, ponieważ z tego, co się dowiedziałam, turnieje Żaków są sędziowane przez trenerów, a tutaj pokazujemy po prostu dla dzieci kawał piłki, tego, co dalej przed nimi i naprawdę bardzo dziękujemy. Później o godzinie 14 mamy mecz taki pokazowy w siatkówkę. Tutaj mamy drużynę Rębiszów i Przyjaciele kontra drużyna Urząd Miasta i Gminy Mirsk i OSP Mirsk. Później mamy zabawę z Kubusiem Puchatkiem, którą dzieci uwielbiają. Kubuś jest bardzo znany w okolicy. Na koniec imprezę kończymy zumbą z panem Tomkiem Gajewskim, który też jest bardzo znany. Dziękujemy ślicznie po raz kolejny wszystkim ludziom, którzy przyłączyli się do nas i pamiętajcie, dobro wraca. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników. W charytatywnym turnieju piłkarskim zagrały drużyny Żaków, Włókniarz Mirsk, Włókniarz Leśna, LZS Kościelnik, Makolubań, Sparta Pisarzowice, KS Royal Biedrzychowice. Wydarzenie sędziowali Piotr Konsur i Ignacy Kręgielczyk, sędziowie z Kolegium Sędziów z Jeleniej Góry. Cały dochód ze sprzedaży ciast w kwocie 5284 zł i 2 grosze zostanie przekazany mamie Marcela na pokrycie kosztów leczenia. Miałem dzisiaj zaszczyt występować w roli gospodarza, współgospodarza, pomagać przy charytatywnym turnieju dla Marcela.
No co, no turniej super, dużo dzieciaków, dużo drużyn, fajna zabawa, miła atmosfera, rodzice super, wszyscy nam pomogli, znajomi, pan burmistrz, Natalia, stołec Pogiebutów, nie jestem w stanie wszystkich teraz pamiętać, ale naprawdę pierwszy raz w takim czymś uczestniczę, bardzo się cieszę, że mogliśmy to zrobić, bo myślę, że pomaganie jest najważniejsze. Chciałem przede wszystkim podziękować współorganizatorom, a bardziej może sponsorom. Może to są drobne rzeczy, takie jak na przykład banany, woda, ale to się liczy. I przede wszystkim kolegium sędziów Jelenia Góra, Piotr Konsur, Ignacy Kęgielczyk, że pomogli sobie to nam zorganizować, posędziować dla tych dzieci. Dla nich to była, podejrzewam, super zabawa, bo pierwszy raz widzieli na żywo tak naprawdę, można powiedzieć, ligowego sędziego. Także jeszcze raz dziękuję. Kogo wspominałem, bardzo przepraszam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Masz ciekawy temat? Chcesz, abyśmy go pokazali? Napisz do nas na tvmałpa24sfierado.pl.